Cześć, z Romanem Rusów, teraz w kolejnym filmie. Wczoraj porobiłem sobie te zaprawki, dzisiaj sobie wszystko poszlifowałem, tak jak to wcześniej robiłem. Mam jakąś ścianę, bo ruchy okrężne, to żadnej filozofii nie ma. Trochę jest ściana pomazana, bo ją gruntowałem. To gruntowałem ją tak samo, jak gruntowaliśmy wcześniej całość, tylko po prostu teraz gruntujemy tylko te miejsca, gdzie szlifowaliśmy, gdzie było coś tam ruszane. I co, teraz zakładam kamerę na głowę, przyspieszamy sobie i zabezpieczymy sobie podłogę i cokoły. No i co? Mamy wszystko oklejone. Tutaj tego nie oklejam, bo sobie to będę na bieżąco ścierał. Farbę już rozrobiono. Także co? Możemy sobie dać do kuwety. Zestaw komensal dalej będzie tutaj ze mną, że tak bym malował. O, od razu sobie wyczyścimy patyk. O, dobra. Nie na razie tyle. Musi. No, jaki to kolorek w ogóle będzie? Dobry będzie. No to z pigmentu, bo miałem nawet wam powiem kupić ten. Całą normalnie farbę puszkę. Ale stwierdziłem, że mam za dwie jakieś farby. I z pigmenty wymieszane są i będziemy malować. Dobra. Ale teraz nie o tym. To niech sobie tutaj jest. Mam tu taki bawek do przetestowania. Też od Commensala. Do odcinania. Także zaraz sobie zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Tak to wygląda. Tu mamy docelowy wałeczek. On się powinien zdejmować, zdejmować. Mamy wałeczek, go sobie normalnie moczymy w farbie. W ten sposób. I potem, gdy mamy jechać przy ścianie, odcinać kolor. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ściany tutaj wszystkie na jeden kolor będą, więc ja będę miał tylko tutaj odcinkę przy suficie. No zobaczymy. Już mi się wydaje, że będę musiał czyścić te szczotki, które tu są. Ale to zobaczymy. To co? Lecimy. No w sumie od razu możemy zacząć od odcinania. Dobra, te wałeczek i pędzelek na razie na bok. Farby mogą być jakieś grudki, bo to nie jest nowa farba. Ale to jest tylko moja piwnica, że tak powiem, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Co, zakładamy sobie odbojnik od rogu. No, ale jedź. No patrzcie, alternatywa jakaś jest. To, że jest to zabrudzone, ale odcięcie mamy w miarę. No tylko fakt, bo nie została nam taka ta szparka przy suficie. Gdzie tą szmatę? No tu będzie trzeba, mi się wydaje, przecierać za każdym przejazdem. Teraz sobie pobawimy się tym gadżecikiem. Chociaż nie wiem, może zrobię kiedyś jakiś taki test porównawczy, że okleję sobie właśnie ten przy suficie. I ten, i czy bałkiem po prostu będzie szybciej tym do odcinania, którym teraz maluję? Właśnie, a jak z narożnikami? Kurczę, otwiera mi się to. Tu będzie raczej trzeba dojść samemu
pędzelkiem, co otwieramy, zbieramy, zamykamy, co lecimy następno, długość. No ale do końca tam sobie nie dorobię, ale tym małym pędzelkiem może. Ale to i tak będzie takie. Nie, nieładnie wyszło. No ale dobra. W każdym bądź razie myślę, że to się będzie sprawdzało, tylko że jak widzicie, mam takie krótkie odcineczki. Krótkie odcinki to są do niczego. Do malowania. Bo tu jest więcej odcinania, zabezpieczenia powierzchni, niż samego docelowego malowania. No, sam wałek jest dobry w sobie. Nie mam do niego zastrzeżeń, że tak powiem. Farba nawet w miarę mi tu kryje. Dobra. Ale ja sobie nim tutaj tych rogów nie zrobię, widzę. Nie wiem, mi to odstaje. Nie da się tego wyjąć. O, da się. Patrzcie, zdejmujemy. O. I możemy sobie rogi malować. Tylko, że najpierw jeszcze muszę sobie pędzelkiem wszystko oblecieć. O. Teraz będziemy mogli wałkiem dalej działać. A, czyli jak to się nam odczepia, to dobrze, bo jakby się nie odczepiało, to by było słabo. Ale jak nam to się odczepia, to całkiem fajna alternatywa do malowania. O. No i co? I staramy się, żeby to nam wszystko pokryło od razu za pierwszym razem, żeby za drugim razem tylko po prostu zrobić drugą warstewkę, a nie jeszcze malować prześwitujący biały. Aczkolwiek tu są, wiecie, świeże gładzie. Tu wypadałoby wszystko jeszcze przylecieć farbą podkładową. Ale ja nie mam na to zbytnio czasu. Ale to i tak, to rozwiązanie, które teraz tu będzie, też swoje wytrzyma, że tak powiem. Też swoje wytrzyma i będzie dobrze. Dobra. To by było odcięte. Dobra, to na razie co, duży wałeczek, tylko by mi się tu coś przydało, żeby... Albo w sumie niech sobie tutaj leżą. Podłoga czysta, że tak powiem, świeżo założona, to... Zobaczymy, jak ten duży będzie malował. Jak na razie przy gruncie się sprawdził. O, już wychodzą pierwsze śmieci. No to mówiłem, farba jest. Farba jest jaka jest i to była moja decyzja, że będzie nie umalowana tutaj. Mało, za mało nabrałem jej. Nie, no też jest w porządku z tym wałką, tylko... No, będzie brzydko pomalowane, bo zobaczcie. Widzicie? No czy wiecie, jakbym przelał tą farbę przez pończochę, czy przez jakieś tam sitko, to by takich śmieci nie było. A tak to są. I ja je chyba już tak zostawię, bo to... Wiecie, to nie, to też to nie chodzi o wygląd tej piwnicy, tylko żeby ona była w miarę tak odświeżona. Ale wydaje mi się, że tego wałka będę tylko używał do gruntowania, bo jednak do farb używałem ciutkę lepszych. Znaczy mówię o tym dużym, bo ten do odcinania fajnie śmiga, ale... A, już widzę, patrzcie, takie łatki wychodzą. Czyli gdzieś z tej białej farby jakieś grudki wychodzą. Ale trudno. Mnie to tam... Tutaj akurat w tym pomieszczeniu będzie interesowało. Gdybym to u kogoś robił, to bym tak nie robił, tylko bym po prostu
czy ja. Inwestor by kupił nową farbę całą i by było nową farbą, że tak powiem, malowane, a nie resztkami. No. Nie, dobrze będzie. Jeszcze za drugim razem się to pomaluje, to będzie w porządku. Elegancko. Może i sobie tym będę odcinał. Co koły inne, to tym pędzelkiem. Patrzcie. Bajera. Mały to jest do małych rzeczy, a ten tutaj to o. Taśma oklejona, to można śmigać. Dobra, tu jest to. Teraz małym wałeczkiem jeszcze sobie tu lecimy, żeby sobie to odciąć. Zostaje. Dobra, tu jeszcze kawałek pomaluję. Przyspieszam, dołączam muzykę, bo tu nie ma za dużo co się rozgadywać. Nie, ta farba to mi nie wyszła. Ale tak jak już mówiłem, to jest tylko na mój własny użytek. I jakbym u kogoś to po prostu robił, to by tak to nie wyglądało. Aj tam. Dobra. To ucieka mi i wracamy w przyspieszonym tempie. Nierówna ta krawędź wyszła, tutaj to na ruchu nie patrzcie, ale tu teoretycznie powinna w miarę równa być. Jakbym tutaj miał drabinkę, to myślę, że to by fajnie wyszło. Ale to ja jeszcze sobie ten wałek sprawdzę, jak będę malował inne pomieszczenie. To tam sobie go sprawdzimy. Dobra, to już teraz nie przedłużając, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pozdrawiam, do przysłuchania, cześć!